Siemka, witam po dłuższej przerwie. Z Anglii nic nie wyszło, więc witam w moim nowym, starym warsztacie. Poniedziałek wystarczy, żeby zrobiło się ciasno. Chyba jeszcze nie ma w internecie, jak się robi skoczka. Tutaj już się za bardzo pospieszyłem z robotą. Siedzisko zostało rozebrane. Naklejona gąbka czwórka, na to naklejona wata, oparcie rozebrane, gąbka trójka, oklejona o wata, ale w ten sposób, żeby tutaj później nie denerwowało przy skręcaniu śrubek, bo te śrubki są z plasteliny zrobione w tych skoczkach i się zazwyczaj praktycznie są do wymiany. Tutaj też do końca nie kleiłem, to zrobi się coś takiego, to akurat się zejdzie. No i szybki będę bił. Na siedzisko normalnie tkaninę wycinamy tradycyjnie, czyli jakiś tam kwadrat naciskamy, brzegi robimy obłe. Z oparciem się będzie trochę trzeba pobawić, to później pokażę. Dobra, pierwsze co robię, to oczywiście sprawdzamy, czy kolor się zgadza ze wzornikiem i oglądamy tkaninę, czy nie ma żadnych skaz. Dwa skoczki będą zrobione tej rdzawej, a reszta A4 w tej szarej, albo odwrotnie. Tak się kicha na kielicha. Tak nie bardzo, bo się nagrywa. Jak już złapaliśmy na krzyż, to teraz rogi. I zakładki, żeby były pod spodem. Thank you.
siedzisko zrobione. Tutaj trzeba odciąć ten nadmiar i Anetka przybije podbitkę, to do niej ta robota należy. Tutaj sobie posprawdzajcie. O tak, o, czy nie ma żadnego bumpingu. Jak to się u nas mówi? Fal porobionych chyba, nie? Tak, o, na oko. Jakbyście sprawdzali, czy jest prosta kantówka. Jedno gotowe. Dobra, ruda tkanina wycięta, to obijemy sobie teraz rudę siedzisko, włos w dół, tył tu. A tutaj, żeby nie było i by ktoś nie gadał, to patrzcie, zostawiłem tutaj tą starą tkaninę. Bo wyjmowanie szczywek robiło więcej szkód w drewnie niż to warte było. Więc stara, nie to, że nam się nie chciało wyjmować szczywek, tylko bardzo uszkadzało sklejkę i rozwarstwiało ją. Dlatego też szywki bije dalej, bo tutaj sklejka jest zdrowa i będziemy to maskować podbitką później. To już widzę, że za bardzo przycimnąłem tkaninę. Wyjąć szywkę to nie wstyd. Teraz tutaj pod spodem zakładeczki.
Tu idzie szywka koło szywki, więc czasem się trafia w drugą szywkę i odbija. Trzeba uważać na paluchy, żeby nie odbijać palucha. Edzie. Ja tutaj w międzyczasie wypracowałem sobie taki wzór. O, tu pokażę tym rudym. Coś takiego z tej tkaniny. Wymiarów nie będę wam podawał, bo to dla każdej tkaniny inaczej wychodzi. Ale mniej więcej tak. I tutaj będę zakładać jak taki worek, że szew będzie szedł tu na górę i tu do tyłu na plecach. Tutaj są plecy, tutaj jest przód. Tu z przodu no, sobie wymyśliłem, że nie będzie widać szwu, a z tyłu będzie widać. No i tutaj wykończę to tak jak było, czyli na szywki powbijam. Najgorzej będzie z tymi rogami się zabawy. Najwięcej. Czyli tak, mam już wycięte te plecki. Wezmę to na maszynę i szyję tak i tak w dół, żeby powstał worek. A teraz sobie zaszyjemy te rogi. Dzień hot-doga wczoraj był? To będziemy mieć go dzisiaj. A nie, bo wczoraj był przecież hot-dog.
Mieliśmy hot doga wczoraj. Popsuło. O, gąbka się odkleiła. Trzeba będzie ją dokleić. Trzeba wywinąć ten notatek tkaniny zszycia w drugą do tyłu na plecy. Ciekawe, czy w tej trumnie to
najgorzej to powywijać te zaszycia, żeby z tyłu były. Mówi ci, że najbardziej to się obawiam tego skręcania. Tak, kupy. Muszę trochę dołożyć owaty, bo już nieraz robiłem te krzesła i wiem, że śruby są z gumolitu. Ty gadulcu, zaraz YouTube utnie zasięgi. I nie będzie hajsu z reklam.
No i powtórka z rozrywki, nie? Czyli nie mogę wkręcić tych oryginalnych śrub, bo się obrabia gwint. Nie zoomuję tu, bo to kamera sportowa, ale widać mniej więcej. Tu jest czarna, stara śruba, a tutaj nowe obrobione, a tu srebrna, którą obrobiłem, wkręcając zwykłym śrubokrętem. Po prostu sobie tylko kręciłem i obrobiła się. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma i już tam sobie spokojnie jadę coś dokupię. I może będzie z lepszego materiału niż z plasteliny. Byłem w sklepie metalowym i pan mi powiedział w jednym i w drugim, że to jest nietypowy gwint. Dlatego też może się nie chcieć skręcać. Śruba jest podrdzewiała i dlatego jest miękka. Kupiłem zwykłe śruby z takim łebkiem na trójkąt. No nie będzie to trochę tak wyglądać jak w oryginale. Ale no takie czasy mamy, że w ogóle cieszę się, że to kupiłem, bo no bida z zaopatrzeniem. Będą takie srebrne. Tutaj jedno już mi się udało skręcić i weszło jak w masło. Zero problemów. To zabieram się za kolejne. Najwyżej później jak już coś się ruszy, to się dokupi, wymieni. No ale na razie nie mogę nigdzie znaleźć tutaj na miejscu. Pacjenta sobie położę na stoliku, żeby obitym filcem, żeby mi się nie porysował. Dziureczki wycięte. No wchodzą jakby były stąd normalnie. Teraz siedzisko szare. Tutaj dziurki już są naszykowane. I wkładamy normalnie w te kołeczki.
żadnego kuta, bo te śruby komunistyczne to nie chcę wcale współpracować. Może i drewno kiedyś robili lepsze, ale ten metal to jest dziadostwo. Żeby nie było, że wszystko jest takie łatwe jak na YouTube. Kilka dziurek muszę przegwintować. A w jednej to mi się nawet urwała śruba w gwincie w środku. Zjechane śruby. Wezmę nowiutkie.
Udało się. Patrzcie, jak pierwsze dwa krzesła skręciły się bez problemu, to w ostatnich dwóch o tak muszę kombinować, bo dziury są krzywo wywiercone w tym kątowniku, co jest w oparciu. I delikatnie przyłapuję. I tutaj gwintuję, bo idzie to pod kątem. O, tak się powinno wkręcać. Teraz na drugą stronę. Gwintuję kolejną dziurkę. Już trzeci raz w tym miejscu gwintuję. Nie mogę, tak pokrzywiono, że nie mogę trafić. O. No nie idzie, nie idzie. A to taka zabawa. Tutaj to samo, gwintowałem i dalej lipa. Idzie ciężko, łatwo wychodzi. To dobry znak. Muszę odkręcić, bo nie dojdzie do końca. Idę od razu do wyrzucenia. Idzie. Ręką wchodzi. Jak się ładnie przegwintuje.
i dokręcić. O, wyszło jak na złość. O, wyszło z powrotem. Dobra, jednak nie mogłem zostawić tych nowych badziewnych śrub i wymieniłem wszystkie na te stare, tylko po prostu poszedłem do koleżki, i który mi je przegwintował na to, co ja nagwintowałem w tym kątowniku. I się trzyma. Tyle.